Witajcie serdecznie na moim kanale. Tak wygląda środek tej płyty i podjąłem się takiego małego wyzwania. Czy to się uda? Nie wiem. Puste. Ja z tego mam zrobić dwa biurka. Moim zadaniem będzie przerobienie... Przypominam, biurko, pełne biurko z odzysku. Dlaczego? Nie ma czegoś takiego jak dziury. Dziury to są w nosie, tam poniżej to są otwory. Dobra, nie wytrzymałem i musiałem wam to pokazać. Dobra, biorę się dalej za robotę. Biurko mam rozebrane, już jest przygotowane do, można powiedzieć, do wysyłki, a bardziej do transportu moją zarąbistą osobówką. Sposób mocowania zrobię troszkę inny, ze względu na to, że tutaj już nie mam jak wybrać od czoła, jest troszkę za mało miejsca według mnie i troszkę lichawe to będzie, ale wymyśliłem sobie coś takiego. Chwila. O, powinno być widać. Tutaj są, można powiedzieć, fabryczne otwory po tym regale, który był. Ja te otwory wykorzystam, ale ze względu na to, że dwa takie otwory, bo to jest pod ten system, nie wiem jak ten system się nazywa, ja wykorzystam to, co było w tym regale. Mamy tutaj te metalowe kółeczko i tą śrubkę. Ja to wykorzystam, ale razy 4. I nie będę już wiercił nowych otworów, tylko wykorzystam to, co już tutaj mam. Jedynie co będę musiał zrobić, to będę musiał w blacie nawiercić 4 nowe otwory, żeby się z tym wszystkim wkręcić. Jedna płyta i druga płyta będzie ze sobą skręcona i dodatkowo będzie sklejona, żeby to się wszystko trzymało i będzie to wyglądało w ten sposób. Tak. O. I będzie to tworzyło nogę do tego krótszego stołu. Tylko może już ktoś wpadł na pomysł, no ok, ale w jaki sposób ty chcesz teraz przykręcić te 4 śrubki? Przecież te 4 śruby, one w tym momencie będą jedna nad drugą. No to ja już wam pokazuję. Tak sobie to wymyśliłem. Wiertło Forstnera. Kawałek sklejki, żeby sobie nie zniszczyć blatu, ale żeby też od drugiej strony bez potrzeby niczego tam nie wyrwać. Pyk. I bierzemy wiertełko. Tak. I teraz, jak już to będę miał złożone, to w tym momencie mam dostęp najpierw do pierwszej, nazwijmy to nakrętką dociągającą. Tu mam dostęp do pierwszej, a tu mam dostęp do drugiej. Tylko pytanie będzie brzmiało, czy mi się uda, to jest bardzo ważne pytanie, w teorii powinienem się zmieścić, bo teraz ja będę musiał 4 te śruby wkręcić najpierw do blatu, a później przykręcać tą dolną i tą górną. Nic, no, nie sprawdzę, to nie będę wiedział, muszę zaryzykować. Tutaj patrząc po tym, jak głęboko śrubka wchodzi, teoretycznie powinien się zmieścić. Jak widzieliście, zabieg się udał. A teraz jeszcze wkręcę sobie te dwa pozostałe. Oprócz tego doszły jeszcze 4 kołki, jak widzieliście. Także wydaje mi się, że już sama w sobie konstrukcja będzie dosyć stabilna, dosyć mocna. Materiał już widzieliście z zakończonych prac. Tutaj jeszcze widać o tu jeszcze widzicie, ten blat leży, ale muszę jakoś zakończyć ten materiał, więc zakończam materiał. Podsumowywując, szczerze i uczciwie powiem wam szczerze, że nie do końca mi się podoba budowanie na gruzach jakiegoś innego mebla, czegoś, co ma wyglądać. Nie do końca, choćby ze względu na to, że nie wszystkie otwory, które są, można wykorzystać. Druga sprawa jest taka, i tu się nie ma co oszukiwać, na dzień dzisiejszy przebudowa takich mebli mija się z celem, choćby ze względu na oszczędności firm, które twierdzą, że są tak zwane eko, a tak nie do końca według mnie jest z tym eko. Faktem jest, że może idzie troszkę mniej drewna, ale za to idzie więcej kleju, żeby to wszystko pokleić, ale to nie będziemy się rozwodzić, bo to naprawdę nie ma sensu. Kończąc te dywagacje na temat eko, na ten temat już nie rozmawiam, w porządku, skupimy się na moim wykończeniu. Wydaje mi się, że to był najbardziej sensowny sposób, żeby takie biurko zrobić. Ja mam nadzieję, że jak będę montował te biurko, które wy widzieliście już zmontowane, a ja go jeszcze nie widziałem, także wy widzieliście to przede mną, niż ja tam dojechałem, bo jeszcze nie dojechałem, dojadę tam dopiero pojutrze, to będzie poniedziałek, a film w sumie od... Kuźwa, namieszane będzie jak diabli, nie? Ale no dobra, nieważne. W każdym bądź razie to była jedyna sensowna taktyka, żeby ten mebel z tych dwóch regałów, żeby zrobić, można powiedzieć, jedno duże biurko rogowe. Zapraszam do komentowania wszystkich, co sądzicie na temat mojej pracy, co sądzicie na temat nowoczesnych mebli i czy ktoś z was przerabiał również takie kartonowo-tekturkowe meble? Ja spodziewałem się troszkę większej solidności w środku, a okazuje się, że ten mebel to tak na dobrą sprawę to takie do niczego jest. Dobra, Ja Wam życzę miłego wieczorka, życzę Wam miłego popołudnia, życzę Wam miłego poranka, w zależności kiedy to oglądacie. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. Rośniemy tutaj na tym moim kanale w siłę. Jest Was coraz więcej. Dzisiaj jak patrzyłem, to było 4070 z groszem. Dokładnie nawet nie wiem, ale zaraz Wam powiem. Dokładnie. Jest, jak ja do Was tutaj teraz przemawiam, to jest sobota po południu, godzina 18:20, jest nas 4077, także wszystkich pozdrawiam, którzy oglądają, którzy zasubskrybowali i nie zapomnieli o dzwoneczku i podobają się im takie materiały. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie wyświetlenia. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym filmie. OLO76. Ciao! Bez pitolenia! Dobra, idziemy się napić teraz. Co to tam było? Jakiś balantajs?